Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jest czwartek, jest 20 września, a to jest oczywiście kolejny odcinek Stawaków, czyli we mnie jest bezbrzeżna radość, że znowu się spotykamy. Nie gadajmy, tylko zacznijmy, czyli zaczynamy. Moi drodzy, moi kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie Was witam w ten czwartkowy poranek, tudzież jakiejkolwiek innej porze dnia, kiedy to oglądacie. I kontynuujemy nasze wczorajsze rozważania, bo jeżeli pamiętacie, mówiłem Wam, że mam takie dwa cytaty z pewnego wywiadu z Elonem Muskiem. Wczoraj był z Theodora Roosevelta, a dzisiaj będzie z takiego pana, którego nie bardzo znam, ale zdanie jest megaśne i jest takim trochę uzupełnieniem tego wczorajszego. Pan się nazywa Tom Magliocci. Jakiś pewnie Włoch prawdopodobnie, a przynajmniej włoskiego pochodzenia, bo ma nazwisko takie trochę włoskie. Brzmi ten cytat następująco, już sobie tu pomogę, tylko ściągam. Brzmi tak. Szczęście równa się rzeczywistość minus oczekiwania. Moi drodzy, to jest strasznie ważne zdanie. Myślę, trochę do tego wczorajszego podobne, ale jakby nie odnoszące się bardziej do naszego porównywania się z innymi ludźmi, ale do naszych właśnie oczekiwań względem rzeczywistości. Otóż, moi drodzy, mamy bardzo często różnego rodzaju oczekiwania, które sprawiają, że kiedy spotykamy rzeczywistość taką, jaka jest i ona nie spełnia tych naszych oczekiwań, to jesteśmy nieszczęśliwi. Sztandarowy przykład czegoś takiego to są oczywiście wakacje. Kiedy człowiek sobie na przykład przez pół roku planuje jakieś wakacje, albo przez rok, w jakimś na przykład egzotycznym miejscu, albo chociażby na jakiejś plaży, że będzie ciepło, będzie fajnie, jedzie tam i spodziewał się, że nie będzie tak dużo ludzi, czyli nie będzie tłumów na plaży, że będzie słońce, że będzie ciepła woda, że będzie fajna pogoda, że będzie dobre jedzenie, że będą fajne knajpki, niedrogie i tak dalej. I potem się oczywiście okazuje, że ludzi jest multum, że lało przez 3 dni, że woda była zimna, że jedzenie było do niczego i było bardzo drogo, że kelner był niemiły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kochani, nie chodzi mi o to, że nie ma w rzeczywistości takich rzeczy, które nas mogą wkurzać. Że nie ma takich spraw, które mogą sprawiać, że coś jest trudne do przejścia, do przeżycia, do przyjęcia, zaakceptowania i tak dalej. Jasna sprawa, to wszystko może być. Ale bardzo często jest tak, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często jest tak, że to myśmy sobie zbudowali pewien obraz z góry, no właśnie, tego jak będzie i potem no jest tak jak jest i jesteśmy rozczarowani. Gdzieś też kiedyś słyszałem takie zdanie, że spodziewaj się zawsze tego, co najgorsze, po to, żeby się potem przyjemnie rozczarować. I to oczywiście nie jest mądre zdanie. W sensie ja nie lubię takiego podejścia. Nie lubię się spodziewać tego, co najgorsze, bo to jest nic innego jak pesymizm. Czyli też takie coś, że o, na pewno będzie beznadziejnie. Nie. Tylko po prostu trzeba się nauczyć przyjmować rzeczywistość taką, jaka jest. Żeby ją móc oczywiście również zmieniać, żeby móc z nią robić coś sensownego, żeby móc z niej wziąć rzeczy, które są dobre, fajne i potrzebne, a te złe szukać innych dróg wyjścia, a nie, ale miało być inaczej. Kochani, to jest to słynne ewangeliczne, apostolskie, a myśmy się spodziewali. Czyli kiedy Pan Jezus gada z tymi uczniami, jak pamiętacie, jak idą do Emaus, nie? I oni mówią, a myśmy się spodziewali, że On zrobi to i to i to. A Pan Jezus mówi, po pierwsze to głupki zrobiłem, tylko zrobiłem na zupełnie inny sposób. I to jest, kochani, dla mnie jakby mądrość od Pana Boga. To jest tak, że rzeczywistość może być inna niż się spodziewamy, ale jeżeli wierzymy w Pana Boga, jeżeli jesteśmy z Nim blisko, jeżeli Mu ufamy i za Nim idziemy, to On również w tych innych wersjach rzeczywistości niż się spodziewaliśmy zrobi to, co trzeba zrobić. I kochani, ja wyznaję zasadę, zawsze jak mnie pytają, to jest jedno z pytań, które mnie bardzo denerwuje. Przepraszam, bo ja wiem, że często pytacie tak po prostu z sympatii i tak dalej. A w jakim miejscu na świecie, Ojcu, jest najlepiej? Ja zawsze mówię, w każdym. I ludzie myślą, no to mnie zlał, tak, nie chcę ze mną w ogóle gadać. Nie, ja wyznaję zasadę, że jeżeli ci jest dobrze samemu ze sobą, to jest ci dobrze w każdym miejscu na świecie. Jest mi super świetnie w Warszawie, jest mi super świetnie w Łodzi, jest mi super świetnie w Singapurze, jest mi super świetnie w Argentynie, super świetnie w Stanach i tak dalej. I pewnie, że są miejsca, które są fascynujące, cudowne, piękne, egzotyczne i tak dalej, jasna sprawa. Ale jeżeli ci jest źle samemu ze sobą, albo masz oczekiwania niestosowne względem tej rzeczywistości, to i tak się rozczarujesz. Nawet w najbardziej niesamowitych miejscach świata. Kochani, nie. Szczęście to się równa rzeczywistość minus oczekiwania. Czyli odejmij te oczekiwania, tylko przyjmij, chłoń rzeczywistość taką, jaka jest. Może masz dzisiaj jakieś oczekiwania po tym dniu. I oczywiście dobrze, żebyś miał też dobre oczekiwania, ale nie przywiąż się do nich, nie bądź niewolniczo z nimi związany, tylko pozwól,
żeby no, Pan Bóg pokierował tą rzeczywistością, żeby Pan Bóg napotka Ciebie na coś w tej rzeczywistości, widocznie ma w tym jakiś pomysł. A nawet jeżeli to nie pochodzi od Niego, tylko od złego, to Pan Bóg Ci podda też drogi, jak to omijać, jak sobie z tym poradzić, jak przez to przejść. Więc kochani, szczęście, rzeczywistość minus oczekiwania. Taki rachunek, takie działanie matematyczne dzisiaj koniecznie zróbcie. No dobrze, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku Wstawaków. Zapraszam oczywiście jutro. Jutro piątek, więc będzie Biblia, więc będzie w ogóle super. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!